Dobra, kontynuujemy naszą misję. Mam nadzieję, że ci nic nie zauważą. Czekajcie, bo kim myśmy byli? Ją mieliśmy, tak? O, oh, fuck. What the fuck? Jak oni to co oni zauważyli, powiedzcie mi? Dobra. Przecież ty chciał szybko pozbyć. Gadżety erotyczne w dyskretnym opakowaniu? Chyba jednak nie. Dobra, czyli tych dwóch nie mamy. Teraz by się można było pozbyć tego chłopka tu na dole, roztropka. Tego. Co o tym myślicie? No bo nie wiem, czy ktoś go tu obserwuje w ogóle. Chowam się tu i poczekam, aż on wróci, nie? Później można tego wyeliminować, na przykład chłopka. Ten się patrzy w inną stronę. I takich wszystkich po kolei wytłuczemy, aż w końcu razem z dziadem rozwalimy tego szoguna, samuraja. Pamiętajcie, że samuraja my nie możemy zabić, dopóki on nie zostanie wybity z równowagi. Tak mówi prawo, prawo gry. Nie wiem, czy tej pułapki źle nie rozstawiłem. No, zobaczymy. Dobra. Tu nas chyba tylko ten będzie interesował na górze. A najbardziej nas będzie interesował w momencie, kiedy sobie po prostu stąd pójdzie. O właśnie, i teraz my robimy tak. A kurde, on na górze stoi. No dobra, no to zróbmy tak, zróbmy tu. Dobra, trochę za blisko to zrobiłem. Teraz oni tu idą, nie? I to jest problem, bo jak oni tu podejdą... I to chyba będzie git. Dobra. To zostało nam teraz dwóch typków. A tego nie można było od razu załatwić. Aha, bo tu jeszcze ktoś chodzi. Wiecie co, ja go jednak zabiję i tego tu, i tego na dole, bo ten mi zaraz zacznie tu do góry podchodzić.
Tego raczej nikt nie zauważy, znaczy nikt nie zauważy, jak on umrze na tej pułapce. Na samym środku. Ja pierdzielę. Nie wierzę, że przeszedł obok po prostu. Dobra. Odłóżmy go. No, zbiorę amunicję z wieży dla dziadka, jak będzie gdziekolwiek jakaś wieża z amunicją. No przecież tu nie ma. Dziadek stoi tu w krzaku. Dobra, ja liczę na to, że on nie będzie widział tego, co się tu dzieje. Dobra, teraz musimy to wszystko... W sumie nie do końca. A nie, bo tam jest szogun, dobra, stoi. Idziemy naokoło, nie? Ja nie wiem, czy on kuca, czy on nie kuca teraz. No chyba nie kucał jednak. Gdzie jest ta Misa Sima? Dobra. Trochę inaczej to trzeba zrobić. On musi jeszcze naokoło przejść. Tak, żeby tamci go nie zauważyli. Yuki-chan has saved us both. We are in her debt. My dear Yuki-chan, I owe you my life. By my honor, I will not forget this. Thank you, Master Samurai. Now, we must find the surviving farmers and give them the same courtesy as you gave me. Mugen-sama, they took your armor. Ah, yes. We must find my equipment first. Let us make haste. Dobra, ale co oni muszą mu znaleźć? Odzyskaj ekwipunek Mugena. A gdzie on jest? A tu. No, to nie będzie jakieś super trudne chyba.
Dobra, tylko jak się trzeba tego samuraja pozbyć, ale to chyba tak samo jak tej reszty, tak? Aha, tylko że... Fuck. Kurde, on ma taką drogę tutaj, dobra. Nie wiem, czy on mnie zauważy przez ten płot, jak się odwróci, czy mnie nie będzie widać. Kurde, ten go zobaczy, jak on wpadnie w to. No właśnie. Ale jakbym go kawałek po lewej postawił, czyli nie tu, tylko tu, to już by nikt nie widział. Okej, i tak zrobimy i tu go przywołamy. Dobra. Odłóżmy te zwłoki tu. Dobra, jak ten odejdzie stąd i się przestanie gapić, to wtedy robimy szczał tak zwany na mordę. Kurde, użyjmy tych piżmaków całych. Czekajcie, bo coś mi tu puka do drzwi.
Boże, ludzie jacyś dziwni, kurde. Biegną tu te piżmaki, gdzie one są? Ty, zgubiłem je. Ty, może oni je zabili? A, Jezu, biegnie tu. Nie, jakiś do sąsiada jakiś, kurde. Bezdomny, nie wiem o co chodzi. Co za kurde? No, bez sensu są te piżmaki. A zajebie go po prostu tak, o. Kurde, bawił z typem przez 15 minut, zamiast go po prostu zabić i wyrzucić. Gdzie ten Mugen jest? Farm. The survivors must be there. Are there any left? If we make haste. Dobra, i teraz musimy do main farm. Rolnicy są przesuwani na podwórzu. Stajnie. No dobra, gdzie to podwórze jest? Aha, tu. A myśmy już byli pod stajniami, to nie będzie trochę ciężko tam wrócić. Tylko by trzeba znaleźć dobre przejście pod stajnie. Dobra, czyli tędy będziemy szli, czyli tędy. Plan już mamy, jak to zrobić. Teraz trzeba tylko go wykonać. Prochu nie mamy. Trzeba by tą wieżę znaleźć, gdzie tam niby proch jakiś na wieży miał być. Biegną, podoba mi się dziadek, kurde, zgięty w pół biegnący. Aiko-san and Hayato-san nearby. No, they're following that general. I had a message for Lord Noboru. But then I met Kuma and... Am I in trouble? You saved our lives. The responsibility is mine. We will deliver your message together. Hi. Mugen-san.
O kurde, co ten Mugen też nie umie wchodzić po tych? O fuck, to jesteśmy w dupie. Znaczy w dupie, no problem jest teraz. Dobra. Tak tego nie możemy zrobić. Dobra, oni się na chwilę odwracają, jak się robi tego dźwięk, więc ja zrobię dźwięk tego kwakwara. Nie, kurde, no przecież... Kurde, za blisko stoi trochę, odsuńmy go. Najpierw musi ta zrobić dźwięk kwakwara. Tak. A później musi ten zrobić atak miecza. Piątka, enter. Wyjaśnieni, kurde. Kurde. Co, uda się tą na Sakę ich namówić? Kurde. Dobra, ci niech se tu leżą.
Dobra, i co, to zrobiliśmy ten achievement, czy nie? A jak ja mam ich uwolnić? Już ich uwolniłem. Mam nadzieję, że go nie będą szukać teraz tego. Najgorzej jest, że ten samuraj z jakimś typem, kurde, leszczem tam jest. I to już nie da go tak łatwo zabić. Niech ona tu go wyrzuci, kurde, albo tu o do beczki niech go wsadzi. Cywile zostaje tymczasowo dołączeni do grona kontrolowanych przez ciebie postaci. Ale gdzie ja ich mam odprowadzić? O fuck. O Jezu. I co, ja ich wziąłem i teraz oni będą ginąć, tak? Dobra, to może zabijmy... No nie, no musimy wytłuc tu wszystkich i koniec. Znaczy niby nie musimy, ale no nie wiem, jak innego pomysłu nie mam. Bo zauważcie, że jak oni chodzą w kółko, to się dość dobrze na tych cywili ten. Ja rozumiem, że oni mogą kucnąć, no ale ten podejdzie zaraz na blisko do nich. A może nie? Kurde, no i co? I co? Ja tam wbiegam, oni ten i od razu ci ich widzą, tak? To nie jest za dobry pomysł. Dobra, spróbujemy uciec szybko. Aha, oni razem idą. Dobra, ale gdzie ich podwórze stajnie? Wspólna ucieczka. Aha. No dobra, powiedzmy, że mamy tych cywili gdzieś tutaj, nie? Nie wiem, tu ich dajmy, niech tu siedzą schowani, skitrani, tak? Dobra, i drudzy są tutaj. Aha, jakiś szogun go przesłuchuje, a tam jest... dobra, gdzie ona jest? O fuck, w dupę, naprawdę ich zauważyli? O kurde, to nie, to tak, to ich nie wypuszczamy, dopóki wszystkich tu nie zatłuczemy. Taki temat. Trochę powiem wam, przesada moim zdaniem, bo ja nie wiem, jak ja mam zabić tego typa jednego z drugim.
Mogę go tu schować. Mugen Samuraja, dziadek do towarzysza, no tak, ale wiecie, to synchronizować takie coś to nie jest takie hop-siup, nie? Dobra, dziadek musi na pewno iść po amunicję, bo nie mamy aktualnie amunicji. Dobra. No, będzie tak trzeba chyba zrobić. O kurde, oni się na to nie nabierają, na sakę. Fuck. No dobra, trzeba po prostu poczekać, aż oni tu przejdą, ja ich wtedy trzepnę. No i tyle, no i bo co zrobię. Zrzucę się na samuraja, tamtego enter nacisnę i go zabiję. Tylko niech się tu odwrócą w drugą stronę. Czekajcie, bo oni tak głupio chodzą. Bo ich muszę od tyłu zajść, nie? Kurde. Kurde. Muszę znaleźć miejsce, gdzie im można na plecy wejść, nie? No tylko chyba z tych drzwi mogę wyskoczyć i trzepnąć. Dobra. Maybe we should.
Others are at the stables. My wife too. We will free them. Now, you must do as I tell you. I will follow your lead. Wiecie co? Jeszcze taką jedną rzecz zobaczę. O nie. Ci sobie już poszli? Gdzie ty jesteś, łasiczko? Powiem wam tak, jak ktoś te drzwi otworzy w końcu, to będzie masakra. Pochowajmy ciała. Udało nam się, kurde, zaszogunować ich wszystkich. Teraz trzeba się stąd wydostać, nie? Czekajcie, wczytam. To gdzie ja? No to i będę wrzucał tu. Do tych krzaków wszystkich. Są jeszcze ciała pozostawione. O, fuck, dużo. Podnosić wszystko. Aha. No bo tu niedużo nam zostało, żeby się stąd wydostać, nie? Tak naprawdę.
Gdzie ono jest? Aha, tutaj. Tym dużym mogę nosić dwa ciała na raz? Zajebiście, nie wiedziałem o tym. Kurde, ekstra klasa to jest. Dobra, wytłuczemy im ich wszystkich i tyle, tak się tak skończy się. Koniec. Well, we're back. Looks like... Wait. Something's wrong here. Everyone, block the road. Scouts, returning from patrol. Everyone, keep your distance. I told you they'd come back. I feel a sudden itch in my leg. We're almost out. So close. A gdzie oni są, ci skauci, bo ich nie widzę. Mam nadzieję, że nas tam nie idą szukać. Oni po prostu wrócili i coś się tu gdzieś rozstawili, rozumiem, tak? Czy oni tu gdzieś pobiegli? Nie. O, fuck, ci się jeszcze tu ustawił jakiś scout. Kurde, trzeba to było wcześniej ich rozwalać. Tego jednego już nie ma. Kurde. Plan jakby dobry, tylko kurde, jak to wykonać teraz, żeby on tu, wiecie. Kurde. Żeby nie przyuważył, nie? Dobra.
Jeszcze raz, tylko ona musi mi pomóc. Kurde, upuścił to jedno ciało i je zostawił, a trzeba było tu kawałek w bok pójść tylko. Jakbyśmy to mieli. Jeszcze raz, bo za wolno teraz. Sake się nie da, bo oni gadają w grupie, to tak nie zrobisz. Dobra. Nie da się sake, jak jest kapelusznik, bo on im powie, że mają stać na posterunku. Dobra, jest git. Teraz sake mogę na tego jednego, nie? Tylko że to też nie do końca jest tak z tym sake. Bo coś go jeszcze musi zabić, a jak on będzie podchodził pod to sake, to mnie zauważy, nie? Może się tak uda, ale nie wiem. Nie wiem, kto tutaj patrzy. Chyba będzie git. Dobra. A ty go tu w krzaki odłóż. Dobra, ta strona moim zdaniem została wyeliminowana. Jeszcze bym mógł sprawdzić, czy tu się nie da czegoś zrobić. Nie wiem, czy jeden podejdzie, czy dwóch, nie? O, jeden podejdzie, więc git. No i tak pojedynczo ich wytłuczemy, nie? Mugen weźmie jego zwłoki. Mugen je odniesie. A ty, dziewczynko, chodź tutaj. Zrób pułapkę i następnego wciągniemy w nią. Aj, głupi oni są, powiem wam. A tu zrobimy tego na sakę wciągniemy, tego. O, tutaj damy sakę, dobra. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale tu chyba go nie widać z żadnej strony. Wiecie, o co chodzi?
O kurde, dobra. Widać go. Stamten go widział. Który ten? Mhm. No dobra, jak damy sakę, a później tą zrobimy dźwięk, to co on zrobi? Dobra, odzyskaliśmy naszą sakę. Kto nam jeszcze został? Ten. Ten. Okej, to po kolei. Chociaż ten ich widzi. Dobra, trzeba tego dziada ściągnąć stamtąd i to zrobimy w ten sposób. Tego jednego, bo na niego nikt nie patrzy. Tak naprawdę. Dobra. O fuck, tu samuraj patrzy. O fuck, jeszcze ktoś wyszedł. Tam na niego patrzy w jaki sposób? Powiedzcie mi. Przecież nie patrzył na niego. Aha, jednak patrzy, kurde. Dobra, wydaje mi się, że tym samurajem już tu nic nie zrobię. Trzeba się stąd ewakuować. Najlepiej to by się było tu ewakuować i tam tego samuraja z góry zabić. Ty możesz nosić dwa ciała. Ty idzie tego 5 misji temu. No dobra, no ale nie pamiętam. Ja tam pamiętam, że to kurde takie rzeczy trzeba, że może dwa ciała. No, wygląda trochę na osiłka takiego. Trzeba tego samuraja pocisnąć tu. No oni tam go nawet nie widzą. Nie no, czekaj, co to jest? Wrzuć go tam. Dobra. No i zastrzelił kogoś, nie? Ten gówno to takie zasraniec, który mnie będzie widział non stop. Wiecie co, może go tym Shreemugenem go załatwię całym. Trochę dostałem obrażeń, nie wiem czy się opłacało, no ale powiedzmy.
Gdzie ten ziomuś jest w tych, tu, tak? Czemu nie mogę je tu położyć? No zobaczymy, czy on po to pójdzie, czy nie. Zjebane to jest. On ciągle tu przychodzi do mnie. Dobra, jak tu podejdzie, to teraz robimy dźwięk sikoreczki. Najgorszy przeciwnik, jakiego spotkałem, ten kurde trzcinowy, ryżowy samuraj, nie wiem co to jest, ryżowy kurde wieśniak. Chodź tu, ryżowy wieśniaku. Dobra, jest. A kto na niego patrzy, powiedzcie mi. Ten nie widzi, ten nie widzi, ten nie widzi, ten nie widzi. Nie, nie żyjesz już, chłopie. Nikt na ciebie nie patrzy. A nie, kurde, ten się gapi. Fuck. Okej, i teraz byśmy zrobili tak. Tu byśmy pułapkę postawili. Tylko żeby on mnie nie widział. A tym byśmy tu sakę rzucili. No i teraz zagwózdka, bo mamy czterech przeciwników jeszcze. Pięciu. Raz. Dwa. Ten się patrzy na wszystkich trzech. Tego by się trzeba było... Markacza pozbyć jednego.
Tylko się teraz zastanawiam, jak. Gdzie jest dziadek? Może tę kunę tu puszczę. Tylko że dziadek musi być blisko, żeby kuna poszła, tak? Chyba idzie kuna. Jest, dobra, biegnie. Strasznie ciężko to jest, kurde, te misje coraz trudniejsze. Kurde, czekajcie, bo on mnie zauważył. Fakt, to może ucieknę nią. Patrzcie. Kuna przydała się do mordowania. Dobra, moi drodzy. Nie pozostaje nam nic innego, jak wykonać krwawy, kurde, kutaken. Ty, a ta mogłaby się zamknąć już ta kuna. Już wam mówię, jak się krwawy kutaken wykonuje. Po pierwsze... trzeba się ustawić do kutakena. Dziadek to w ogóle mógłby wejść do góry. I teraz robimy tak, shift, dziadek, jebnie tego, shift, młoda, walnie tego, ty, aha, nie, ty musisz wejść na górę. Ten jeden to się zdziwi, bo sam zostanie nagle, ale myślę, że nie skapnie się za bardzo, bo oni są dziwni. O, fuck! Kurde, szczelił! Szczelił za jak ze stulei. Nie, ona jest dobrze. No dobra, dziadek, shift. Ty. Ty młoda. Shift. Aha, ale ona go nie może strzelić w ogóle. Dobra. A ty, samuraj, chodź tu. To w sumie najlepiej, żebyś był może właśnie na górze. Kurde, to on nie umie strzelać z tej góry. No dobra.
Zajebiście. Ja jebę. Wszyscy biegiem! Uciekamy! Pancernik, chodź z nami! 10 na 10, co? Kurde! O Jezu, dziadek został na szczycie, bo jest dziwnym dziadkiem. Co wy na to? Ten nic nie usłyszał, bo to był jak grzmot! Rozumiecie? To był jak grzmot. Name is Yuki, and without her, none of us would be alive. No, no, that's not. Yuki jest teraz, kurde, bohaterką. Yuki-chan, I pray that we can return this kindness one day. You're welcome. Now we should leave before more rebels arrive. Where will you take us? We will head for Lord Noboru's camp. You will find shelter there. Until this matter is resolved. Well done, Yuki-chan. Thank you, Takuma-sama. Thank you, Takuma-sama. O Jezu! Półtorej godziny żeśmy robili. Zabij wszystkich przeciwników. Ukończ misję na najtrudniejszym poziomie trudności. Nie wchodź na podłoża generujący głośny hałas. O Jezu, na kałuże. Zabij czterech przeciwników jednym granatem. To nie. Zabij trzech rzucając w nich głazami. O Jezu, to ten nie wiedziałem. Że tak trzeba zrobić. Zobaczmy, wieśniacy się do niczego nie przydali. Niestety. Yuki zrobiła robotę, 25 pułapek rozłożyła. Eleganckość to była, po prostu. I tak to, moi drodzy, wygląda.